swój psycholog. I dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie z Pauliną Ziomek-Włóczkiewicz na temat wypalenia zawodowego. Jak już wiecie, bardzo nam miło, że tutaj z nami jesteście. Krótkie słowo wstępu. Jeśli chodzi o naszą platformę, jeśli nie mieliście okazji wcześniej o nas słyszeć, to staramy się łączyć osoby, które poszukują jakiegoś wsparcia psychologicznego z różnymi sprawdzonymi specjalistami zdrowia psychicznego. Mamy specjalistów z całej Polski, także pracujących online, jak i stacjonarnie, a także nawet wizyty domowe, więc jeśli gdzieś tam myśleliście o skorzystaniu z jakiegoś wsparcia, no to tutaj możecie takie wsparcie otrzymać. Oczywiście Paulina jest też jedną ze specjalistek na naszym portalu, także jeśli stwierdzicie po dzisiejszym webinarze, że chcielibyście skorzystać ze wsparcia Pauliny, to też możecie się do niej jak najbardziej umówić. Także jeśli macie ochotę, to zapraszamy też na naszego bloga. Mamy tam bardzo dużo informacji, dużo artykułów pisanych przez samych specjalistów na temat właśnie zdrowia psychicznego, psychoterapii, także zdrowia psychicznego w kontekście pracy. Więc jeśli macie ochotę, to zajrzyjcie na bloga. I jeszcze tutaj taka informacja, mamy też taką funkcjonalność na naszym portalu, która pomaga dobrać odpowiedniego specjalistę czy specjalistkę. Także jeśli jest to wasz pierwszy kontakt z taką pomocą psychologiczną, to możecie skorzystać właśnie z formularza doboru. On jest dostępny na stronie głównej i możecie wtedy otrzymać rekomendacje osób, które najbardziej pasują do waszych jakichś tam potrzeb czy możliwości finansowych, czasowych itd. Także możecie z tego skorzystać i zachęcamy. No i tutaj jeszcze przedstawię naszą prelegentkę, właściwie poproszę, żeby sama się przedstawiła. Naszą prelegentką jest właśnie Paulina Ziomek-Włóczkiewicz, więc Paulina, jakbym mogła cię poprosić, żebyś powiedziała kilka słów o tym, kim jesteś, co robisz. Jasne, dzięki Kaja. Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Paulina Ziomek-Włóczkiewicz, jestem psychologiem, jestem akredytowanym coachem i konsultantem odporności psychicznej. Na co dzień wspieram osoby aktywne zawodowo, głównie specjalistów i menadżerów, właśnie w budowaniu takiej zawodowej odporności psychicznej, po to, żeby moi klienci, czyli osoby, z którymi pracuję indywidualnie, realizowały swoje zawodowe cele z taką odwagą, ale jednocześnie stresując się mniej. Ważna jest dla mnie też psychoedukacja, dlatego też piszę artykuły na bloga, prowadzę kanały w social mediach, piszę też newsletter, w którym dzielę się wiedzą dotyczącą odporności psychicznej. No i chyba tyle z takich głównych informacji o mnie. Tak, Paulina bardzo właśnie, tak jak powiedziałaś, aktywna w socialach i naprawdę bardzo fajne treści zamieszcza, także też ze swojej strony bardzo Was zachęcam do obserwowania jej. No i może zaczniemy w takim razie takim pytaniem wprowadzającym. Troszkę powiedziałaś, czym się zajmujesz, ale właśnie jakbyś mogła tak przybliżyć, kim jest w ogóle psycholog biznesu, kim jest coach też, bo tutaj na pewno jest dużo gdzieś tam jakichś takich wyobrażeń, czym się zajmuje coach, czasami błędnych, więc jakbyś mogła troszkę powiedzieć, jak wygląda praca z Tobą i na czym to polega. Jasne. No, psychologia jest bardzo szeroką dziedziną i psychologia biznesu zajmuje się tymi wszystkimi tematami związanymi z życiem zawodowym, tak? Czyli czy wypalenie zawodowe, pracoholizm, ale też kompetencje miękkie, komunikacja, taka pewność siebie w pracy, asertywność w pracy, perfekcjonizm, wszystko, co jest związane z życiem zawodowym. Ja przez kilka lat pracowałam też jako konsultant HR, współpracując z kilkoma firmami, więc jakby te obszary takie z życia zawodowego są mi bardzo bliskie. Jeśli chodzi z kolei o coaching, to absolutnie nie są to żadne mowy motywacyjne. Jest to praca na potencjale, praca na rozwiązaniach, na przyszłości. Dla takiego zobrazowania w bardzo dużym uproszczeniu, na terapii pracujemy nad uporaniem się z jakimiś problemami z przeszłości. W coachingu skupiamy się nad zmianach, nad przyszłością, tak? To mogą być zmiany zawodowe, to mogą być zmiany związane z odpornością psychiczną, czy też jakieś osiąganie swoich celów, czy to zawodowych, czy indywidualnych. To tak w dużym uproszczeniu, ale myślę, że dobrze obrazuje. Fajnie, czyli nie możemy się spodziewać tutaj jakichś Nie powiem wam, dziwnych, możecie wszystko. motywujących, Nie, tylko absolutnie. treści, tylko jednak jest to praca z klientem, tak, na jego potencjale, tak to możemy rozumieć. Zdecydowanie tak. Ja uważam, że w każdym z nas jest potencjał. Każdy z nas może mieć satysfakcjonujące życie zawodowe, tylko czasami po prostu trzeba pomóc się wydobyć ten potencjał, żeby to osiągnąć.
Super, dzięki Paulina. Zanim przejdziemy jeszcze do tematu wypalenia zawodowego, ja tak szybko powiem o tym, że możecie zadawać pytania. Najfajniej, gdybyście zadawali je używając takiej ikonki przed wysłaniem wiadomości. Zadaj pytanie, bo wtedy wasze pytanie pojawi się w specjalne, oznaczone jako właśnie Q&A i będziemy mogły łatwiej je zauważyć, potem nie pominiemy. Także dla wszystkich osób, które chciałyby zadawać pytania w trakcie, na sam koniec odpowiemy, ale jak możecie, to starajcie się używać tej ikonki zadaj pytanie, to będzie nam wtedy łatwiej. Także super. W takim razie przejdźmy do tego tematu głównego, bo powiedziałeś, że zajmujesz się właśnie wypaleniem zawodowym. To może na początek w ogóle dojdźmy do tego, jakbyś mogła ty powiedzieć nam w zasadzie, czym to wypalenie zawodowe jest. Dlatego, że tutaj jakby dużo osób ma pewnie jakieś emocje w sobie z tym związane, jakoś ma poczucie, co to może dla tej osoby wewnętrznie znaczyć. No ale jakaś na pewno definicja jest. O, widzę, że już odpaliłaś, więc jakbyś Jasne, mogła trochę więcej o tym super. powiedzieć. Już odpowiedziałaś na moje pytanie, czy widać prezentację, ale jak widać, to super. Więc krótka taka definicja stworzona przez Krystynę Maslach. Krystyna Maslach to w ogóle jest psycholog, która przez ponad 30 lat badała zjawisko wypalenia zawodowego, także może powiedzieć sporo na ten temat. I ta definicja zawiera dla nas taką, można powiedzieć, dobrą i złą informację, bo wypalenie zawodowe to jest proces postępującego wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań osobistych. Ja zaraz wyjaśnię, co to wszystko oznacza, ale dobrą informacją jest to, że wypalenie zawodowe to jest proces. To znaczy, że to się nie dzieje z dnia na dzień, nie budzimy się nagle i okazuje się, że jesteśmy wypaleni zawodowo. Tylko te symptomy narastają. Jeśli jesteśmy ich świadomi i wiemy, co może być takim objawem wypalenia zawodowego, no to łatwiej nam też wyłapać te objawy i zacząć przeciwdziałać temu wypaleniu. Więc to, że to jest proces, to jest dobra informacja. I Krystyna Maslach wydzieliła takie trzy stadia wypalenia zawodowego. Pierwsze stadium to jest wyczerpanie emocjonalne. I to są takie sytuacje, kiedy przestaje nam się chcieć. Czyli nie chce nam się chodzić do pracy, jesteśmy ciągle zmęczeni, nawet jak się śpimy 8 godzin, to wstajemy z takim poczuciem zmęczenia i ogólnie wszystko jest na nie. Brak nam zapału do działania w pracy. Drugi etap to jest depersonalizacja. I ona w kontekście wypalenia zawodowego może oznaczać dwie rzeczy. Jedna to jest takie trochę, trudno to wytłumaczyć, ale to jest takie trochę oddzielenie nas od naszych działań, czyli jakbyśmy patrzyli na siebie samych, na nasze działania tak trochę z boku, a z drugiej strony ta depersonalizacja będzie się objawiać taką obojętnością w stosunku do naszych współpracowników, w stosunku do klientów, może do pacjentów, jeśli ktoś pracuje w służbie zdrowia, czyli będziemy mieć takie podejście, szybko załatwić temat z osobą i w ogóle już nie mieć z nią nic wspólnego, niech już sobie idzie. Tutaj też się pojawiają jakieś takie negatywne opinie, złośliwości, generalnie duża niechęć do pracy z innymi ludźmi. I trzecie stadium, ostatnie, to jest stadium związane z obniżonym poczuciem dokonań osobistych, czyli takie przekonanie, że ja już nic więcej w życiu nie osiągnę, że nasze sukcesy w ogóle przestają nas cieszyć. To się też łączy potem z obniżonym poczuciem własnej wartości, z taką myślą, że się do niczego nie nadaje. Na nic mi nie stać, w takim kontekście nie finansowym, tylko emocjonalnym, tak? Czy umiejętności zawodowych, nie potrafię czegoś zrobić. Wszystko to, co nas wcześniej cieszyło, jakieś nasze sukcesy, przestają już wtedy cieszyć. I to są takie trzy główne stadia wypalenia zawodowego. I one nie dzieją się, tak jak mówiłam, nie dzieją się nagle wszystkie trzy od razu, tylko narastają stopniowo. I te stadia, które wymieniła tutaj Krystyna Maslach, one są związane ściśle z życiem zawodowym, ale inne objawy, które mogą wskazywać też na wypalenie zawodowe, to objawy, które przekazuje nam nasze ciało. I tych objawów też jest kilka. I oczywiście te objawy mogą świadczyć o jakichś innych zaburzeniach, o innych chorobach, ale w momencie, kiedy pojawiają się takie objawy ze strony naszego organizmu, a dodatkowo czujemy, że w naszej pracy tak nie do końca dobrze się dzieje, no to warto zastanowić się, czy może połączyć te dwa fakty, czy to nie jest już wypalenie zawodowe.
I to może być osłabiony układ odpornościowy, czyli takie sytuacje, kiedy ciągle chwytają się nas jakieś infekcje, ciągle jesteśmy przeziębieni, ciągle nie mamy energii. To mogą być zaburzenia snu i one są związane zarówno z problemami z samym zaśnięciem, ale też budzenie się w ciągu nocy, też wstawanie niewyspanym po przespanej nocy. Zaburzenia nastroju, stany lękowe, czyli taki potocznie mówiąc smutek po prostu, tak? Takie zniechęcenie i obniżony nastrój. Otyłość brzuszna, pomimo zdrowej, zbilansowanej diety i pomimo ćwiczeń, która jest spowodowana wydzielaniem się kortyzolu, czyli tego hormonu stresu, który właśnie może powodować odkładanie się tłuszczu wokół brzucha, ale może powodować też podwyższone ciśnienie krwi. Kolejny objaw, który przekazuje nam nasze ciało, no to zwiększone napięcie mięśniowe. Najczęściej takie napięcie tutaj się gromadzi w szyi, w ramionach, czujemy się tacy spięci pomimo jakichś ćwiczeń czy relaksacji. I jeszcze jeden taki objaw to obniżenie libido albo na przykład problemy z zajściem w ciążę z powodu zmian hormonalnych w naszym organizmie, które też są spowodowane długotrwałym stresem. A Więc jak to się są takie. wejdę ci na chwilę właśnie w słowo, jakbyś mogła powiedzieć, bo powiedziałaś o tych, że to jest proces, prawda? A kiedy najczęściej pacjenci do ciebie zgłaszają się i mówią, kiedy najczęściej ludzi tak tyka, powiedzmy tak, ja myślę, że jestem albo czuję się wypalony zawodowo. Kiedy najczęściej oni przychodzą, w jakiej fazie, czy w jakim momencie, jakby co się dzieje, że oni to, że ludzie sobie to uświadamiają? Do mnie najczęściej trafiają na tym pierwszym etapie, czyli kiedy czują, że coś zaczyna ich uwierać w pracy, czy kiedy czują taką niechęć, kiedy też nie mogą przestać myśleć o pracy. I to jest dobry moment, żeby trafić właśnie do mnie czy do osoby, która pracuje bardziej coachingowo, bardziej jeszcze skupia się na rozwiązaniu. Bo w momencie, kiedy ktoś już jest na tym ostatnim etapie, czyli już pojawiają się takie stany depresyjne, czy nawet jeśli ktoś by do mnie trafił z takimi już synami, to ja w pierwszej kolejności wyślę kogoś po prostu do lekarza psychiatry, żeby zdiagnozował, czy to jest depresja już, czy nie, czy może warto włączyć leczenie farmakologiczne. Ponieważ no, praca coachingowa, ona też jest w jakimś stopniu obciążająca psychicznie. To nie jest tylko tak, że my się spotykamy i sobie pogadamy, tylko to jest intensywna praca, praca też pomiędzy sesjami, intensywne wprowadzanie zmian. I w momencie, kiedy ktoś już ma objawy depresji i nie leczy tej depresji, to ta praca ze mną nie przyniesie efektu, nie? Więc im szybciej, tym lepiej. No tak, to jak z każdą pomocą psychologiczną, prawda? Że im szybciej, tym lepiej, zamiast zwlekać, to lepiej po prostu po nią sięgnąć jak najwcześniej. Powiedziałaś o tym, jakie są te objawy, ale jakby dlaczego w ogóle to wypalenie tak naprawdę się pojawia? Może w jakim też momencie, kiedy w naszym życiu zawodowym, skąd ono się w ogóle bierze? Mówi się często, że aby się wypalić, najpierw trzeba płonąć. Płonąć do swojej pracy, czyli być silnie zaangażowanym. I duże predyspozycje do tego, żeby się wypalić, mają osoby, które są bardzo silnie zaangażowane w pracę. I absolutnie nie chcę przez to powiedzieć, że nie należy być zaangażowanym w pracę i robić wszystko tak, byle zrobić. Absolutnie nie. Ale osoby, które są na tyle zaangażowane w pracę, że po pracy też myślą o tej pracy, biorą tą pracę do domu, wieczorem odpalają komputer, nie potrafią się relaksować, na urlop jeżdżą raz w roku na 2 tygodnie i to jest ich jedyny odpoczynek przez cały rok, co jest zdecydowanie za mało. Takie osoby mają duże predyspozycje do tego, żeby się wypalić. I kiedyś sądzono, że wypalenie zawodowe dotyka osoby, które pracują w branży pomocowej. I na takich osobach też prowadzono pierwsze badania. Branża pomocowa to na przykład służba zdrowia, tak, pielęgniarki, ratownicy, lekarze, psychologowie, też osoby pracujące w pomocy społecznej, pracownicy socjalni, ale też nauczyciele, policjanci. To były takie grupy zawodowe, które uważano, że one są dotknięte tym ryzykiem wypalenia zawodowego. Obecnie wiadomo już, że wypalić można się w każdej branży, na każdym stanowisku, niezależnie czy ktoś pracuje na stanowisku specjalisty, menadżera czy prezesa, czy ktoś pracuje, nie wiem, w firmie produkcyjnej i na przykład ma rutynową pracę, bardzo powtarzalną, która po pewnym czasie zaczyna mu doskwierać, zaczyna czuć taki brak poczucia sensu tego, co robi, brak satysfakcji, też się może wypalić. Czy to będzie pracownik IT,
który pozornie patrząc z boku można powiedzieć, że ma super pracę, siedzi przed komputerem i praca jest spokojna. Oczywiście wiem, że to nie zawsze jest prawda, ale taki można mieć obraz patrząc z zewnątrz, bo ani spokojna praca, ani dobre zarobki, one nie gwarantują tego, że ktoś się nie wypali. Nie? Więc jakby wypalić można się bez względu na wiek, bez względu na płeć, bez względu nawet na staż pracy, niezależnie czy ktoś pracuje rok, czy ktoś pracuje 20 lat, może się wypalić. Może się wypalić w każdej branży. I źródła wypalenia zawodowego można podzielić na takie dwa obszary. Jeden związany z nami jako pracownikami i drugi obszar związany z firmą, z organizacją, w której się pracuje. Jeśli chodzi o nas samych, to takimi głównymi źródłami wypalenia zawodowego jest brak odpoczynku, czyli brak tej równowagi między pracą a życiem prywatnym, które może wynikać z tego, że ktoś nie ma swoich strategii na odpoczynek, nie ma swojego hobby, nie wie jak się relaksować, albo z tego wysokiego zaangażowania, brania nadgodzin, dobrowolnie, nie przez nacisk firmy, tylko dobrowolnie brania nadgodzin. Kolejne źródło to perfekcjonizm, bo taki nadmierny perfekcjonizm, osoby, które są perfekcjonistami, często są niezadowolone ciągle ze swojej pracy, ciągle chcą więcej i więcej. Nie potrafią też docenić same siebie, więc ten perfekcjonizm też może być takim źródłem wypalenia zawodowego. Niska odporność psychiczna, na przykład niskie poczucie wpływu nad swoim życiem, bo to jest jeden z obszarów odporności psychicznej. Osoby, które mają takie wysokie poczucie wpływu na swoje życie, one biorą po prostu sprawy w swoje ręce, jak zaczyna ich coś uwierać w pracy, to szukają rozwiązania, wiedzą, że one mają wpływ na to, jak wygląda ich życie. Z kolei po drugiej stronie szali są osoby z takim niskim poczuciem wpływu, czyli z takim podejściem, będzie co ma być, zobaczę co mi los przyniesie, ja i tak nie mam na to wpływu, zobaczymy co będzie. Nie? Brak asertywności, czyli który prowadzi na przykład do brania zbyt dużej liczby zadań na siebie, bo nie potrafimy w pracy powiedzieć, ok, ja mam już za dużo zadań, mogę to zrobić dla ciebie, ale na przykład za 2 tygodnie. Nie? Jakby to jest już poza moim zakresem takich możliwości w godzinach pracy. No i nieskuteczna strategia radzenia sobie ze stresem, bo generalnie takim głównym źródłem wypalenia zawodowego no jest długotrwały stres. A z kolei stres no, może mieć różne swoje źródła. Osoby, które mają tę nieskuteczną strategię radzenia sobie ze stresem, one często albo skupiają się na emocjach, czyli wałkują te negatywne emocje, które dzieją się w pracy i zanurzają się w tych emocjach, albo unikają tych sytuacji, udają, że ich nie ma. Nie? Najskuteczniejszy styl radzenia sobie ze stresem to jest taki skoncentrowany na zadaniu, skoncentrowany na rozwiązaniu. Więc to jest jedna grupa. A to jeszcze tylko się dopytam tutaj, Paulina, bo powiedziałaś na przykład o tym niskim poczuciu wpływu. Czy może być też tak, że wśród osób, które mają wysokie poczucie wpływu, ono prowadzi do stresu? W takim sensie, że jeśli jestem na przykład szefem dużej firmy, menadżerem dużego zespołu i jakby no teoretycznie mam ten wpływ, tak? Ale czy może być tak, że on właśnie prowadzi do stresu, że mam za dużą odpowiedzialność na sobie, że za dużo jakby tak naprawdę mam za duży wpływ na wszystko i dużo ode mnie zależy? Czy to często prowadzi też do stresu właśnie? Fajnie, że o to pytasz, bo wysokie poczucie kontroli, czy wysokie poczucie wpływu na swoje życie i to się przejawia też w poczuciu wpływu na życie innych i osoby na przykład na wysokich stanowiskach, które muszą wszystko kontrolować, one przejawiają w pracy taki mikromanagement, więc cierpią zarówno jego pracownicy, którzy po prostu we wszystkim są kontrolowani, ale cierpi też sam przełożony, sam menadżer, który no ma takie obciążenie psychiczne, przecież ja wszystko muszę kontrolować, ja nad wszystkim muszę czuwać, nad wszystkim muszę mieć wpływ, nie? Więc skrajności też nie są dobre. I druga grupa, no to jest ta grupa związana z firmą, z organizacją, z tym, co się dzieje już w samej pracy. No i z jednej strony to jest przeciążenie pracą, czyli takie przeciążenie albo za dużo zadań, albo zadania są za trudne w stosunku do możliwości pracownika. Brak kontroli to jest właśnie brak możliwości kontroli swojej pracy, czyli właśnie występuje w sytuacji, kiedy ma się przełożonego, który uprawia mikromanagement,
i nikt z pracowników nie może sam kontrolować swojej pracy, wszystko musi być kontrolowane przez kogoś innego, nie? Brak wspólnoty. Ten brak wspólnoty ja osobiście bardziej zauważam w momencie, kiedy pracownik pracuje zdalnie, ale dołączył do zespołu, który jakby dołączył do zespołu, który już pracuje zdalnie. Czyli w momencie na przykład pandemii, kiedy zespół przechodził z pracy stacjonarnej na pracę zdalną, to prawdopodobnie były tam już jakieś relacje zawiązane, bo się poznali w biurze, zdążył się może jakieś przyjaźnie zawiązać i ta wspólnota była i pewnie się utrzymuje jeszcze na tej pracy zdalnej, ale w momencie, kiedy ktoś dołącza do zespołu pracującego już zdalnie, gdzie wszyscy się znają, a ktoś dołącza i nie ma możliwości takich, wiesz, luźnych rozmów przy kawie w kuchni, no to ten brak wspólnoty zaczyna się często pojawiać. Brak nagrody. I to może być nagroda zarówno w formie jakiejś gratyfikacji finansowej, ale to może być też brak docenienia przez przełożonego, nie? Taką nagrodą też jest po prostu taka pochwała słowna. To też jest ważne dla pracowników i też chroni takie regularne docenianie, takie szczere docenianie, to też chroni przed wypaleniem zawodowym. Poczucie niesprawiedliwości w firmie, czyli na przykład, nie wiem, nierówne rozdzielanie budżetów szkoleniowych albo jakieś niesprawiedliwości związane z podwyżkami w firmie, z awansami, też są źródłem wypalenia zawodowego. Konflikt wartości. Konflikt wartości to na przykład ja jako pracownik ceniłabym sobie bardzo innowacyjność w firmie, nowe technologie, nowe rozwiązania. A pracowałabym w firmie, która uważa, że nie ma co zmieniać, dobrze jest jaki jest, jak coś działa, to nie zmieniamy, no to tutaj mamy pewien konflikt wartości i długofalowo to też może być źródłem wypalenia. No i brak wsparcia zarówno ze strony przełożonych, współpracowników czy samego zarządu. Więc dwie grupy. Z jednej strony tkwiące w nas jako pracownikach źródła, z drugiej w firmie. I są osoby, które mocno szukają winy w sobie, a są też osoby, które mocno szukają winy w firmie. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby spojrzeć na to całościowo i często jak pracuję z klientami na sesjach indywidualnych i szukamy trochę tego źródła wypalenia, żeby nie powielać tego w następnej pracy, to przyglądamy się całościowo i szukamy, gdzie jest to źródło, bo czasami ono leży w jednym i w drugim miejscu, nie? Czasami jest pośrodku, czasami jest gdzieś tam przesunięte na jedną szalę, ale no nie zawsze to jest firma. No właśnie, brzmi to jak coś bardzo trudnego do zmiany, w takim sensie, że jeśli o tyle, o ile nad rzeczami wewnętrznymi wiemy, jak pracować, to jak sobie poradzić z tym, że że nie mamy wpływu na przykład na to, co się dzieje w firmie, tak? I oczywiście można powiedzieć, że firmę można zmienić, ale no. Wiadomo, że nie każdy może sobie na to pozwolić w danym momencie. Czasami jest to trudne, czasami z danego powodu jesteśmy w takiej firmie, bo na przykład w naszej okolicy jest to jedyna firma, która szuka takich specjalistów jak my. W związku z tym może zacznę właśnie od tego pytania, czy da się zaakceptować takie warunki, z którymi jakby nie jesteśmy okej, czy to zawsze będzie prowadziło do wypalenia? Czy jest jakiś sposób, jak to przepracować, czy tylko można zmienić firmę wtedy? Wiesz co, no, z akceptacją to jest tak, że zależy to od tego, jak dla nas ważne jest życie zawodowe, tak? Bo jakby ja mam takie podejście, że nie każdy musi chcieć się jakoś rozwijać zawodowo, nie każdy musi chcieć odnosić sukcesy zawodowe. Dla niektórych ważniejszą wartością będzie, nie wiem, rodzina, spełnianie się w jakichś hobby, zainteresowaniach i ta praca ma być tylko źródłem, na przykład, nie wiem, comiesięcznej wypłaty, tak? Jeśli ktoś ma takie podejście i zaakceptuje, że coś go tam uwiera w pracy, ale potrafi się odciąć po pracy od tej sytuacji, potrafi zająć się swoim życiem, no to ta akceptacja jest jakimś rozwiązaniem. Ale jeśli te sytuacje sprawiają, że po pracy ciągle w głowie się myśli o tej pracy i to generuje duży stres, no to warto zastanowić się, co można z tym zrobić. I oczywiście nie na wszystkie z tych rzeczy ma się wpływ, tak jak powiedziałaś, ale na przykład przeciążenie pracą. Zastanowić się, czy to mi przełożony tyle wrzuca i nie słucha moich argumentów, że ja już nie mam czasu, czy może ja sobie pozwalam tyle wrzucać, nie? Bo ktoś się mnie pyta, czy zrobisz coś za mnie? No tak, zrobię, a weźmiesz to zadanie? No wezmę, nie? No bo brakuje mi asertywności, więc ten brak asertywności może być powiązany z tym przeciążeniem pracą. Brak
brak wspólnoty, można wyjść z inicjatywą i zaproponować może jakieś wyjście po pracy, tak? Zaproponować jakieś, nie wiem, wieczorne gry, wyjście na piwo, jakieś wspólne rowery w weekend. Oczywiście może część osób nie przyjść, może wypalić, może nie wypalić, ale nam to daje takie poczucie sprawstwa i poczucie tego, że robimy coś, a nie tkwimy tylko w tej sytuacji, działamy, czyli wybieramy takie aktywne metody radzenia sobie z sytuacją, nie? Nie poddajemy się tej sytuacji. No fajnie, że powiedziałaś o tym, to jest bardzo ważny wątek, że nie trzeba być jakby, że spełniać się zawodowo, prawda, bo jest jakaś taka, mam wrażenie, presja społeczna, że powinniśmy być super zadowoleni ze swojej pracy, że powinniśmy robić to, o czym marzyliśmy od dziecka najlepiej i w ogóle to, w czym jesteśmy najlepsi i ten wizerunek takiego super szczęśliwego pracownika, a przecież nie dla każdego to musi być źródłem szczęścia w życiu, prawda, więc fajnie, że o tym mówisz. Dokładnie, ja też tak uważam. Nie każdy musi mieć ciśnienie na, wiesz, wysokie stanowiska, na sukcesy zawodowe. Jakby życie zawodowe jest ważną naszą częścią i jeśli chcemy mieć je satysfakcjonujące, tak jak powiedziałam na początku, uważam, że możemy. Każdy ma na to wpływ, jak to życie zawodowe wygląda. Nawet jeśli w tej chwili ktoś, wiesz, nie może zmienić pracy, bo kredyty, bo nie wiem, dojazdy do pracy, no sytuacje są różne, ja to absolutnie rozumiem, to może się zastanowić, co na przykład w perspektywie, co teraz może zrobić, żeby w perspektywie 2 lat zmienić pracę. Może pomyśleć o przebranżowieniu, a może odłożyć, nie wiem, pieniądze na drugi samochód, żeby dojeżdżać gdzieś do miejscowości obok. Więc jakby szukać tych rozwiązań, nie? Super. No dobrze, to powiedz właśnie, jeśli odczuwamy, zaczynamy odczuwać te skutki wypalenia, znaczy właściwie pierwsze objawy wypalenia zawodowego, to co powinniśmy w tym momencie zrobić? Jakie są właśnie kroki? Przede wszystkim zastanowić się nad źródłem tego stanu, tak? Czyli to, co powiedziałam, poszukać i w sobie może przyczyn, i w firmie zastanowić się, co powoduje tak naprawdę ten stres, co mnie uwiera w tej pracy, bo czasami jest tak, że coś nam przeszkadza w pracy, coś nam nie pasuje, ale nie do końca mamy to nazwane, nie? Więc poprzyglądać się temu i nazwać, wypisać sobie te rzeczy, które nam tak naprawdę w pracy przeszkadzają. Potem porozmawiać z przełożonym. Ja jestem dużą zwolenniczką rozmawiania, bo często zakładamy, że ktoś coś powinien wiedzieć albo ktoś coś powinien pomyśleć, ale to są nasze założenia, tak? My sobie to w głowie zakładamy, ktoś może myśleć zupełnie inaczej albo tę samą sytuację odbierać zupełnie inaczej. Więc porozmawiać z przełożonym o tym sytuacji, podzielić się swoimi odczuciami, co dolega, co się czuje w tej sytuacji i wspólnie poszukać rozwiązań. Oczywiście, nie zawsze to zadziała, tak? Jakby przełożeni menedżerowie są różni, tak samo jak pracownicy są różni. Więc to nie zawsze zadziała, ale warto spróbować, nie? Znaleźć wsparcie u bliskich, czyli nie zamykać się z tą sytuacją i być tylko, wiesz, tylko ze sobą, tylko opowiedzieć o sytuacji jakiejś bliskiej osobie, poszukać tego wsparcia. Zawsze jest łatwiej, jak jest ktoś obok, kto może nas wspierać. Zadbać o odpoczynek, to chyba w ogóle u góry to powinnam zrobić jako pierwszy podpunkt. Odpoczynek nie jest rzeczą, na którą musimy zasłużyć, tylko odpoczynek jest taką rzeczą, którą powinniśmy robić regularnie. Nie raz w roku 2-tygodniowy urlop, tylko regularnie dbać o ten odpoczynek. Żeby każdego dnia znaleźć chociaż 10-15 minut dla siebie. I znowu, wiem, że sytuacje są różne. Dzieci, rodzina, zajęcia dodatkowe dzieci, dojazdy do pracy, które pochłaniają czas i ten czas w ciągu doby się mocno skraca. Ale wygospodarować, nie wiem, 10-15 minut na przeczytanie książki, na jakąś relaksującą kąpiel, może na sesję jogi, na wyjście pobiegać pół godziny. Coś, co się lubi robić, nie? I no ten właśnie. Odpoczynek... Bo tak teraz mi przyszło do głowy, to chciałam tylko nawiązać do tego, co powiedziałaś, że właśnie, żeby odpoczywać na bieżąco, bo chyba ludzie mają takie poczucie, że da się odpocząć na zapas, a ostatnio właśnie trafiłam na takie dosyć zaskakujące wyniki badań, że po 2-tygodniowym urlopie średnio około 16 do 30 dni później już jesteśmy w tym samym stanie emocjonalnym, jakim byliśmy przed wyjazdem, więc jakby maksymalnie miesiąc utrzymują się te skutki w ogóle odpoczynku takiego dłuższego. Więc to jest bardzo fajne to, co mówisz, żeby właśnie codziennie odpoczywać, a nie tak na zapas, prawda, raz w roku przez tak, te 2 tygodnie. Tak, i kolejne 11 miesięcy tak. Pracować, nie? Intensywnie. Tak.
Każdy też powinien znaleźć jakiś taki swój sposób na odpoczynek, tak? Ja jestem zwolenniczką odpoczywania na świeżym powietrzu, zwłaszcza jeśli ktoś pracuje zdalnie i siedzi za 8 godzin w czterech ścianach, to żeby wyjść, żeby zmienić otoczenie, żeby, nie wiem, połączyć jakąś taką aktywność fizyczną. I to nie musi być bieganie, bo, nie wiem, połowa znajomych biega, bo jest modne, a ja nie znoszę biega, to będę się zmuszać do tego biegania, bo to super sposób na odpoczynek. Nie, no znaleźć to, co ktoś lubi, tak? To mogą być spacery, to mogą być prace w ogródku, jak ktoś ma ogródek, to może być jakiś film, aczkolwiek z takimi statycznymi, statycznym odpoczynkiem jak film, czy scrollowanie Instagrama i Facebooka, trzeba uważać, żeby nie przesadzać. Generalnie warto zaktywować inne obszary mózgu niż używamy w pracy. Czyli jeśli w pracy siedzimy przed komputerem, przed monitorem, to raczej jako odpoczynek nie wybierać siedzenia przed telewizorem, przed telefonem, tylko wybrać coś innego. I tutaj oprócz tego odpoczynku, zadbania o odpoczynek, ważne jest jeszcze zadbanie o sen. I tu chodzi o sen takiej dobrej długości i dobrej jakości. Sen i też zadbanie o dietę. Ja wiem, że to są takie podstawowe i proste pozornie rzeczy, ale są bardzo ważne, ponieważ to, co jemy, czyli wszystkie mikro, makroelementy i witaminy, które dostarczamy do naszego organizmu i sen, one wpływają na nasz układ nerwowy. A układ nerwowy z kolei bierze bezpośredni udział w regulacji emocji, w regulacji stresu. I w momencie, kiedy jesteśmy niewyspani, głodni, za mało pijemy, to wszystkie stresujące sytuacje odczuwamy jeszcze bardziej, nie? I trudniej nam wrócić do takiej fizjologicznej normy. No i jeśli te rzeczy nie pomagają, no to porozmawiać ze specjalistą. I tak jak powiedziałam na początku, to może być psycholog, to może być coach, terapeuta, psychiatra. Trochę zależy od etapu, w którym jesteśmy. Jeśli nie wiemy, do kogo iść, to ja proponowałabym w pierwszej kolejności iść do psychologa. I psycholog przekieruje po prostu do odpowiedniej osoby. Tak naprawdę do któregokolwiek z tych specjalistów, które wymieniłam, się pójdzie, to jeśli to nie jest do końca temat dla niego, to on powinien przekierować do odpowiedniego specjalisty. Nie? Ja zachęcam do tego, żeby nie czekać za długo. No właśnie, że lepiej pójść do kogokolwiek, prawda? I się dowiedzieć tam, do kogo iść, niż właśnie z tym zwlekać i szukać, researchować temat przez pół roku, żeby pójść do najlepszej osoby, a potem właśnie odwlekać to w czasie. Tak, chociaż ja często słyszę na takich pierwszych sesjach, że nie wiem, czy dobrze trafiłam, nie wiem, czy dobrze trafiłam, nie? Więc ja mówię, okej, okay, porozmawiajmy. Tym bardziej, że u mnie, jak prowadzę procesy coachingowe, to taka pierwsza sesja jest półgodzinna, ona jest bezpłatna, właśnie z tego względu, że ja wiem, że osoby często nie wiedzą, czy na przykład coaching jest w tej chwili dla nich, czy może potrzebują jakiegoś innego specjalisty. Dlatego no, takie pierwsze spotkanie jest bezpłatne, rozmawiamy i wtedy jeśli to jest temat, w którym jestem w stanie pomóc, to działamy. Jeśli uważam, że terapeuta albo psychiatra będzie lepszym specjalistą, to przekierowuję do innego specjalisty. No właśnie, to jest ważne, bo dobry specjalista się przyznaje, prawda, do limitu swoich Jasne. kompetencji i to jest chyba gdzieś tam taka czerwona flaga, którą można zauważyć, że jeśli idziemy do kogoś i ktoś mówi, że pracuje absolutnie z każdym możliwym zaburzeniem, problemem i tak dalej, no to albo ma 40 lat doświadczenia, już naprawdę mnóstwo studiów za sobą, albo jednak no po prostu taka osoba próbuje robić wszystko, a właśnie czasami dobrze jest, jak jednak specjalista się przyznaje, że to nie jest obszar, w którym czuje się ekspertem, prawda? Jasne, wiesz, dla mnie to by było zachowanie absolutnie nieetyczne, gdybym pracowała z osobami, z którymi nie pracuję na co dzień i na zaburzeniach, na których się w ogóle nie znam, czy na tematach, na których się nie znam. Poza tym ja bym nie była realnie w stanie pomóc tej osobie, więc potem wystawiam trochę sobie też negatywną opinię, nie? Jeśli praca ze mną nie przynosi efektu. Więc absolutnie uważam, że każdy no, specjalista powinien przekierować do odpowiedniego, jeśli to nie jest temat do niego. A wracając właśnie do tego, co robić, to powiedz, w którym, bo oczywiście wiadomo, że warto jak najszybciej skorzystać ze wsparcia specjalisty, ale kiedy możemy tak jakby stwierdzić, że jeszcze jesteśmy w stanie sobie sami z tym poradzić, a kiedy to już jest taki moment, kiedy no widać, że ja sobie po prostu samodzielnie z tym nie radzę, że to nie przynosi efektów, moje jakieś takie działania, kiedy najczęściej jest taki moment lub właśnie po czym go zauważyć? Wiesz co, ja myślę, że jeśli wdrożymy te cztery rzeczy, które tutaj są wypisane, czyli zastanowienie się nad źródłem, rozmowa z przełożonym, wsparcie u bliskich i ten odpoczynek, dieta, sen,
Jeśli to nie przynosi żadnych efektów, jesteśmy w punkcie wyjścia, to wtedy jest dobry moment, żeby udać się do specjalisty. Jeśli to przynosi efekty, to znowu się temu przyjrzeć. OK, co konkretnie przyniosło efekt, będę tego robić więcej. Nie? Czyli jeśli nasze działania, nasze zmiany, które sami wprowadzamy, dają nam realną poprawę naszego samopoczucia, dają jakieś zmiany, no to jest szansa, że sobie sami z tym poradzimy. Ale jeśli tkwimy w tym samym miejscu albo w ogóle nie podejmujemy działań, no to to jest moment, żeby iść do specjalisty. I mogłabyś właśnie powiedzieć taki trochę przykład z tego, gdybym ja do ciebie się zgłosiła, to czego mogłabym oczekiwać? Jak będą wyglądały sesje z tobą? Co, jak będzie wyglądała ta praca? Troszeczkę tak właśnie przybliżyć, żeby to się nie wydawało już taki tajemniczą Jasne. Rzeczą ten proces, tylko tak właśnie na przykładach, jak wygląda ta praca z psychologiem. Jasne. Na pierwszym spotkaniu rozmawiamy sobie tak ogólnie o tym, co doskwiera osobie, która do mnie przychodzi, ale też ukierunkowuję już zawsze tę rozmowę na cele, czyli na to, co osoba chciałaby zmienić, żeby ta rozmowa nie toczyła się na narzekaniu. Oczywiście takie wygadanie się jest ważne i nakreślenie, ale to nie jest jakby rola ani psychologa, ani coacha, więc skupiamy się na celach i określamy sobie te cele. Czasami celem jest konkretnie, chcę zmienić pracę na przykład, ale nie wierzę, że mi się uda, tak? Bo mam za mało kompetencji, bo jestem niewystarczająco dobra, więc określamy sobie te cele. Czasami to będzie, nie wiem, chcę poprawić asertywność, czasami odzyskać równowagę między pracą a życiem prywatnym. To są takie najczęściej pojawiające się. O, bardzo częstym celem jest też wzmocnienie pewności siebie, takiej zawodowej pewności siebie, żeby na przykład mieć odwagę, żeby występować przed zespołem, żeby przedstawiać swoje pomysły, żeby się gdzieś tam nie chować w kącie w pracy, tylko no, przedstawiać te swoje pomysły, bo za chwilę ktoś inny je przedstawi i zgarnie laury, a my się potem źle czujemy, że my to wiedzieliśmy, tak? Mieliśmy pomysł, a nie przedstawiliśmy, bo nie mieliśmy na tyle odwagi. I to też jest jakimś źródłem stresu, też może prowadzić do wypalenia zawodowego. Więc określamy sobie takie cele. Ja wtedy mówię, ile mniej więcej taka współpraca będzie trwała, bo to też nie jest tak, że to jedno spotkanie coś zmieni. Ja zazwyczaj na początek rekomenduję 6 spotkań, bo to jest taki czas, który pozwala zobaczyć zmiany. I w moim przypadku spotykamy się maksymalnie co 14 dni, minimalnie co 7. Nie częściej niż co tydzień, niż co 7 dni. Ponieważ, tak jak powiedziałam, ta praca jest intensywna, wymaga też przemyślenia sobie niektórych rzeczy, wdrożenia, więc jakby ta intensywność też nie może być za duża, żeby no nie przynieść nikogo, bo wiadomo, każdy ma jeszcze swoje życie prywatne, jakieś zobowiązania zawodowe. Z drugiej strony nie rzadziej niż co 2 tygodnie, żeby to nam się za bardzo nie rozjechało, nie? Żeby ten cały proces zmian miał jakieś swoje ramy, żeby też można było zauważyć efekty. I na kolejnych spotkaniach w mojej pracy jest tak, że ja zawsze pytam klienta, co dla ciebie w tej chwili jest najważniejsze. Jeśli ktoś powie, słuchaj Paulina, ja bym chciał zacząć, czy chciała zacząć pracować nad pewnością siebie, bo czuję, że ona jest kluczowa, to my sobie zaczynamy pracę od tej pewności siebie. Ale jeśli ktoś powie, że ma takie przekonanie jakieś ograniczające, które przeszkadza mu w pracy, które powoduje u niego stres, no to zaczynamy od tego. Jeśli ktoś powie, że nie potrafi odpoczywać i to jest dla niego najważniejsze, zaczynamy od tego, nie? Więc jakby w mojej pracy to klient dużo decyduje, w jakiej kolejności nad czym pracujemy. No i taka sesja trwa godzinę, 60 minut. Ja dużo pytam, klienci dużo mówią. To są pytania czasami proste, ale jak się ma na nie odpowiedzi, okazuje się, że odpowiedzi tak naprawdę trzeba trochę poszukać w głowie. Czasami pytania, na które klienci sami by nie wpadli, bo taka jest moja rola. Ja robię notatki, po spotkaniu wysyłam zdjęcie klientowi, żeby klient nie musiał się rozpraszać na spotkaniu, tylko jakby skupić na sobie, skupić na myśleniu, na zaglądaniu tak trochę w siebie. Czasami też podsyłam jakieś książki do przeczytania, daję jakieś ćwiczenia psychologiczne do zrobienia. Wszystko zależy od tematu, nad jakim pracujemy. Jak się właśnie jeszcze dopytam, czy gdzieś tam psycholog biznesu, czy coach też troszkę pełni rolę, czy jest taki element tutaj pracy z
no powiedzmy, doradztwem zawodowym? Czy to jest tak, że jeśli właśnie nie wiemy zupełnie, czym chcemy się zajmować, nie jesteśmy jeszcze aktywni zawodowo, ale przychodzimy do ciebie, bo chcielibyśmy to odkryć, to czy jest taka możliwość, czy właśnie wtedy zwracamy się bardziej do doradcy zawodowego, jak tutaj wygląda u osób, które nie są jeszcze lub w tym momencie aktywne zawodowo? Wszystko zależy na to, na co się umówię na początku z klientem. Jeśli umawiam się na taki czysty proces coachingowy, to on raczej roli doradztwa nie ma. Owszem, zdarza się, że czasami na sesjach klient się pyta, a co ty byś zrobiła, albo co ty uważasz, to ja zawsze mówię, ok, podzielę się tym z tobą, ale na koniec. Nigdy nie robię tego w trakcie sesji, żeby nie narzucać swojego zdania, żeby czegoś nie sugerować. Więc pod koniec sesji wtedy się dzielę jakimiś swoimi odczuciami. Oczywiście jak ja obserwuję coś wokół sesji, na sesji, to się też tym dzielę z klientem, tak? Jakieś na przykład powielające się schematy myślenia albo działania u klienta, to się tym oczywiście dzielę z nim. Ale takiego stricte doradztwa w takim czystym procesie coachingowym nie ma. Ale czasami jak ktoś przychodzi na tą pierwszą sesję i mówi, że on trochę doradztwa oczekuje, no to my sobie to przeplatamy, nie? Ale raczej nie łączymy tego na jednej sesji, tylko bardziej robimy jedną sesję taką mocno konsultacyjną, doradczą, drugą najbardziej coachingową, pracującą na tym potencjale klienta, bez mojego sugerowania. Ale jeśli ktoś oczekuje czystego doradztwa i na przykład zrobienia, nie wiem, dużej ilości testów, które powiedzą, w którą stronę zawodową ma iść, no to nie do mnie, to do doradcy zawodowego zdecydowanie. Ale pracuję dosyć często też z osobami, które wiedzą, że chcą się przebranżowić, ale nie do końca wiedzą, w którą stronę, a pracujemy coachingowo. Wtedy pracujemy na mocnych stronach, na talentach, i poszukujemy w tej osobie tego, tego obszaru, w którym mógłby się dalej rozwijać zawodowo. Nie? No to właśnie zależy z tego od oczekiwań klienta. Czy ktoś chce, żeby ktoś mu powiedział, idź w tą stronę, czy chce się poprzyglądać sobie i poszukać po prostu w sobie odpowiedzi. No właśnie z tego powodu pytam, bo powiedziałaś o tym, że właśnie jednym ze sposobów jest przebranżowienie się. Jestem ciekawa, często twoi pacjenci, klienci dochodzą do takiego wniosku, że potrzebują, że jakby sposobem na to wypalenie zawodowe jest przebranżowienie się. Czy to jest częsty sposób poradzenia sobie z tym? Wiesz co, jest to sposób, ale nie powiedziałabym, że jakiś bardzo częsty. Ale pamiętam taką klientkę, która przyszła do mnie z myślą, że chce się przebranżowić, była wypalona zawodowo, chce się przebranżowić, a po sesjach ze mną stwierdziła, że tak naprawdę to, co robiła w pracy, poprzedniej pracy, to ona to kocha, tylko po prostu ta poprzednia praca była toksyczna i ona wcale nie chce się przebranżowić, ona chce w tym pracować, na tym stanowisku, tylko w innej, w lepszej firmie. Okej, okay, no to bardzo fajne odkrycie. A powiedz, ja przynajmniej ze swojego doświadczenia, nie wiem jak osoby tutaj, jak ty, ale ja tak obserwuję, że wśród osób, u których widzę jakieś takie objawy wypalenia zawodowego, to bardzo często te osoby wspominają o takiej chęci w ogóle rzucenia, trochę rzuć wszystko i jedź w Bieszczady, na zasadzie, że na przykład, a to teraz zostanę stolarzem, to teraz będę trenować pieski, teraz będę malować obrazy, taka w ogóle jakby chęć całkowitej zmiany swojego życia o 180 stopni. Z czego to wynika? Czy ty też obserwujesz to i twoi klienci też mówią o tym, że właśnie doświadczają takiej chęci ucieczki troszkę? Wiesz co, aż tak często chyba się z tym nie spotykam. Częściej, gdzie klienci zaczynają myśleć o swoich biznesach, ale nie do końca wiedzą, jak się za to zabrać, albo brakuje im odwagi, więc wtedy przyglądamy się tym blokerom, co tam tak naprawdę ich blokuje. W coachingu też można pracować nad planem, znaczy, zawsze są jakieś plany, tak, ale na przykład co po kolei zrobić, żeby założyć ten biznes, patrząc z różnej perspektywy, z takich perspektyw też, których klienci sami nie spojrzą. Więc bardziej myślę, że w tą stronę taka ucieczka czasami, wiesz, też jest dobra, żeby gdzieś tam się odciąć, ale to bardziej bym pomyślała zrobienie sobie jakiegoś dłuższego urlopu, czy czasami pójście na zwolnienie lekarskie, no ale to już psychiatra decyduje, czy są wskazania, czy nie, żeby gdzieś tam pozbierać myśli, więc to też się przydaje. I takie robienie rzeczy, które są totalnie oderwane od tego, co ktoś robi, jeśli ktoś odkrywa swoją nową pasję, jeśli go to naprawdę interesuje, to czemu nie? Ja zawsze wspieram takie osoby, ale jeśli one są poparte dobrym planem, nie? Żeby nie było za chwilę rozczarowania, że ja teraz zacznę coś robić, a po 3 miesiącach okazuje się, że tak naprawdę to mi nie przynosi żadnego dochodu. No i pojawia się nowy problem finansowy, który też generuje kolejny stres. To jakby nie jest rozwiązanie.
Dobrze, to jeszcze na koniec się podpytam, jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu, to znaczy jak radzić sobie z tym stresem, jak nie dopuścić do tego, że on w ogóle się pojawią te objawy, co możemy zrobić, żeby właśnie zapobiegać. Poruszyłaś jeden z moich ulubionych tematów, czyli stres zawodowy. Ja zawsze dzielę to na takie dwie strategie, tak? Dwie duże grupy. Z jednej strony to są takie działania na tu i teraz, czyli to wszystkie takie działania związane z dietą, z odpoczynkiem, z rozmową z bliskimi, takie rzeczy, które można zrobić od razu i przemycać każdego dnia. To jest taka jedna grupa. Druga grupa to jest budowanie swojej odporności psychicznej, budowanie też pozytywnego nastawienia. I to jest taka praca długofalowa, ona dłużej trwa niż wyjście pobiegać, tak, żeby odpocząć, ale długofalowo, w takiej dłuższej perspektywie, ona przynosi bardzo dobre efekty. Ja jestem też certyfikowanym konsultantem odporności psychicznej i wykonuję takie badania kwestionariuszem MTQ+. Które badają odporność psychiczną w czterech obszarach, właśnie pewności siebie, poczucia kontroli, zaangażowania i podejścia do wyzwań zawodowych. To wszystko jest w obszarze zawodowym. I czasami procesy rozwojowe, które robię z klientami, zaczynamy właśnie od zbadania poziomu tej odporności psychicznej. Co ważne, nie zawsze im wyższy poziom odporności, tym lepiej. Czasami wystarczy, że on jest gdzieś tam po środku, bo ten wysoki też ma swoje ograniczenia. I wtedy dopiero zaczynamy pracę. Więc ja no, długofalowo rekomenduję to budowanie odporności psychicznej, pracę z nastawieniem, można wdrożyć też wizualizację. No jest sporo tych metod. Jeśli kogoś interesują te metody skutecznego zarządzania stresem, bo ja też lubię mówić, że to jest zarządzanie stresem, a nie radzenie sobie ze stresem, bo jak mówimy, że sobie z czymś radzimy, to dla naszego tak mózgu. To jest taka informacja, dla Boga dzieje się coś strasznego, ja muszę sobie z tym poradzić. A jak mówimy, że my zarządzamy stresem, to jest taka informacja dla mózgu, że ja przyjmuję nad tym kontrolę i to ja sobie zarządzę tym stresem, co ten stres mi zrobi. Bo my stresu w pracy nie unikniemy. Jakby ten stres w pracy będzie zawsze. Ważne jest to, jak my nim zarządzimy, nie? Co my zrobimy. I dla osób, których ten temat interesuje bardziej, to zachęcam do zapisania się przez moją stronę www.paulinaziomek.pl do newslettera, pobierając bezpłatnego e-booka, bo jeszcze w maju wyjdzie e-book, taki bardziej workbook w zasadzie, bo będzie sporo ćwiczeń o skutecznym zarządzaniu stresem zawodowym i newsletterem na pewno będę informować o tym. Super. No właśnie, to jest też temat, który można ciągnąć długo, pewnie. Dobrze, Paulina, powiedz, czy jest coś, czego nie poruszyliśmy? Czy jest jakieś pytanie, które czujesz, że powinniśmy zaadresować, zanim odpowiemy na pytania tutaj od naszych uczestników? Wiesz co, wydaje mi się, że z takich głównych informacji chyba powiedziałyśmy wszystko. Mi na ten moment nic więcej do głowy nie przychodzi. Chętnie odwołam się do pytań, jakie się pojawiły, bo przyznam, że nie zerkałam na czat. Tak, pierwsze dotyczy certyfikatu uczestnictwa. Tutaj często to pytanie się pojawia, więc ja od razu powiem, że w przypadku naszych bezpłatnych webinarów, które są tylko webinarami, a nie warsztatami, to certyfikatów nie wystawiamy, to tylko w przypadku właśnie takiej pracy warsztatowej. Także tutaj raczej nie ma takiej możliwości, chyba że ktoś do czegoś bardzo konkretnie potrzebuje, to oczywiście może nas napisać i możemy porozmawiać, skąd ta potrzeba tego certyfikatu. A jeśli chodzi o drugie pytanie, to tutaj dostaliśmy takie pytanie, ja może też wyświetlę. Ono jest anonimowe, od razu powiem. Właśnie, co jeśli jesteśmy na zwolnieniu lekarskim i mamy to zwolnienie, no gdzieś tam się kończy, ono za chwilę. Jak sobie właśnie z tym poradzić? Co powinna tutaj pani Katarzyna zrobić? Oczywiście wiadomo, od razu ja to też powiem, bo na pewno Paulina jeszcze dopowie, że nigdy nie diagnozujemy przez internet i na podstawie tak małej ilości informacji, ale oczywiście jakieś takie ogólne pytanie wyciągając z tego na zasadzie, że już teraz czuję silne objawy wypalenia i co mogę zrobić, jeśli mam wrócić do pracy, a się nie czuję na siłach, to myślę, że możemy uogólnić, więc Paulina, tak skieruję do Tak, ja ciebie. myślę, że jeśli te 2 tygodnie zwolnienia lekarskiego, one nie przyniosły za bardzo efektów i takiego odpoczynku i gdzieś tam uporania się z różnymi emocjami, no to ja bym porozmawiała jeszcze o tym z psychiatrą i on by tutaj by zdecydował, czy jeszcze przedłużamy to zwolnienie.
No i jeśli, to też zależy, jakie to są objawy wypalenia, tak? Jeśli tutaj mamy jeszcze siłę do działania i do zmian, no to na przykład mogłaby być praca bardziej coachingowa nad jakimiś zmianami, ale jeśli tu już są jakieś objawy depresji, no to może farmakoterapia, może psychoterapia też, jednak w przypadku depresji no najlepsze efekty przynosi łączenie farmakoterapii i psychoterapii, więc wszystko zależy od tego, jakie to jest stadium, ale myślę, że w pierwszej kolejności warto porozmawiać z psychiatrą o tej sytuacji. To ja Nie wiem, właśnie może Kaja, czy jeszcze coś dopytam. byś dopowiedzieć? Bardziej dopytać się ciebie, czy właśnie jak wygląda przez psychiatrę traktowanie wypalenia zawodowego, bo czy to jest teraz już jednostką chorobową, czy jeszcze nie? Jakbyś mogła powiedzieć, jak to się traktuje? Jesienią zeszłego roku internet obiegła informacja, że od tego roku będzie można uzyskać zwolnienie stricte na wypalenie zawodowe, ponieważ w ICD-11, czyli w tej statystycznej klasyfikacji chorób, pojawia się wypalenie zawodowe. Polska operuje jeszcze na ICD-10. I prawdopodobnie dopiero gdzieś w 2024 roku to ICD-11 będzie przetłumaczone na język polski. I prawdopodobnie wtedy dopiero będzie można wystawiać zwolnienia stricte na wypalenie zawodowe. Obecnie wypalenie zawodowe jest traktowane jest bardziej jako taki syndrom, i jeśli my przedstawimy swoje objawy u psychiatry i tam się pojawi ten stres zawodowy i te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, to psychiatra wystawia na to zwolnienie, tylko jakby formalnie nie jest to zwolnienie na wypalenie zawodowe, jako kod z ICD-10, no tylko z jakiegoś innego, na przykład z powodu stresu. Nie? No tak, czyli jeszcze nie jest to uznane, rozumiem, oficjalnie, ale jakby oczywiście jak najbardziej jakąś formę zwolnienia możemy Wsparcie, tak, otrzymać. tak, tak. Dobrze, to może dopytam w takim razie, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania, bo tutaj jeszcze Paulina może odpowiedzieć. Jeśli też przy okazji oczywiście powiem, że tak jak Paulina mówiła, warto się zapisać do jej newslettera, zobaczyć, poczytać bloga, bo tam też znajdziecie dużo dodatkowych informacji. No i wiadomo, że właśnie ta praca ze specjalistami, tak, to też jest coś, co warto rozważyć, ponieważ naprawdę ze swojego doświadczenia też dlaczego prowadzimy ten portal, to jest to, że ludzie za długo zwlekają i potem gdzieś tam pojawiają się dużo silniejsze problemy, właśnie tak jak Paulina wspominała, depresja czy zaburzenia lękowe, które można było wcześniej tak naprawdę zaadresować i nie dopuścić do eskalacji, że tak powiem, problemu. Widzę, że chyba się nie pojawiają pytania, więc w takim razie powoli będziemy zamykać. Bardzo Wam dziękujemy za uczestnictwo i Tobie, Paulina, przede wszystkim za podzielenie się swoją wiedzą tutaj. Jeśli jest coś, ja tutaj jeszcze wrzucę taki krótki formularz. Jeśli mielibyście ochotę się podzielić, o czym chcielibyście posłuchać jeszcze na kolejnych spotkaniach, ponieważ będziemy tutaj jeszcze organizować kolejne webinary. Może się pojawiły jakieś tematy, których tutaj nie poruszyliśmy. Ja tutaj wrzucę szybko link, jak macie ochotę wypełnić i powiedzieć, co powinniśmy jeszcze poruszyć. To tutaj link do formularza za chwilkę wrzucę. Dobra. Na górze macie taki przycisk call to action, button, który możecie kliknąć. On prowadzi do krótkiego formularza, w którym możecie się podzielić właśnie, jakie pytania powinniśmy jeszcze poruszyć i też w jakich godzinach w ogóle Wam pasują takie webinary, bo my też właśnie organizujemy co jakiś czas spotkania online, także dajcie nam znać. No i super, fajnie, że tutaj tyle osób chwali, bardzo, bardzo nam miło, Paulina, Twoja zasługa Super, przede ja wszystkim. bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi było miło. Super. Więc słuchajcie, zachęcamy do wypełnienia krótkiego formularza i także oczywiście zachęcamy Was do przejrzenia strony Pauliny, także zachęcamy Was do sprawdzenia właśnie wsparcia psychologicznego. Jeśli ktoś z Was czuje, że potrzebuje, zarówno możecie się umówić do Pauliny, jak i osób z Waszej okolicy, jeśli potrzebujecie wsparcia stacjonarnie. Także mamy nadzieję, że to Wam pomogło po prostu i czegoś się dowiedzieliście dobrego. Także miłego wieczoru wszystkim życzymy i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. W takim razie dzięki, Paulina, wielkie. Również dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.